wszystkim! Z tej strony Kate i dziś z okazji Halloween przychodzę do Was w moim ulubionym halloweenowym kostiumie, w którym jeszcze ani razu nie udało mi się wyjść do ludzi, z pokojem przystrojonym na Halloween, czego pewnie nawet za bardzo nie widzicie, bo słabo to widać w kadrze niestety, żeby opowiedzieć Wam o halloweenowej książce, którą udało mi się przeczytać z tej okazji, więc jej Halloween! Dzień dobry. No, słuchajcie, Niech żyje Dniowa Królowa. To jest bardzo wyjątkowa książka, tak bym powiedziała, podczas której czytania miałam istny roller coaster przemyśleń i na początku myślałam, że to jest książka absolutnie beznadziejna i czytać się tego nie da. Później gdzieś w połowie doszłam do wniosku, że to jest w zasadzie ciekawa historia i przyjemnie się to czyta, a zakończenie totalnie rozwaliło mi mózg. Bo jest nie tym, czego bym się spodziewała, więc siemanko, Dniowa Królowa, Niech żyje Dniowa Królowa, chociaż ja w skrócie i tak cały czas będę po prostu nazywać Dniową Królową. To jest książka, o której na początku na pewno warto powiedzieć to, że to nie jest młodzieżówka, ponieważ ona wszędzie jest nazywana młodzieżówką, jest nawet pod jej wydana, a nie powiedziałabym, że to jest książka młodzieżowa, ponieważ mam takie wrażenie, że gdybym miała takie 10-12 lat, to to totalnie byłaby moja nowa ulubiona książka. Totalnie. No ale że jestem trochę starsza i mam troszkę większe wymagania względem literatury, to no, mam mieszane odczucia, naprawdę, ponieważ początek pierwszych parę rozdziałów jest moim zdaniem okropny, kiedy mamy ślub Sally i Jacka, ponieważ jak coś to jest sequel, który się dzieje po miasteczku Halloween, gdzie właśnie Sally z Jackiem, na samiuszkiem początku, to nie jest spoiler, bo to się dosłownie dzieje w pierwszym zdaniu książki, że oni biorą ślub. Później mają podróż poślubną i to jest naprawdę tak okropnie napisane, bo praktycznie cały czas, 80% treści tych pierwszych rozdziałów to są przemyślenia Sally, jaka ona jest strasznie szczęśliwa i równocześnie nieszczęśliwa w tym związku, że ona tak strasznie chce być z Jackiem, chce być blisko niego, ale równocześnie nie chce być królową i jest taka nieszczęśliwa w roli tej królowej i w ogóle nie chce być na tym stanowisku, że chciałaby być w tym związku, ale nie być tą królową przy okazji i że się taka czuje się uwięziona znowu w tej roli. Naprawdę, 80% tych pierwszych rozdziałów to jest pierdzielenie w kółko tego samego, że ona tak strasznie nie chce być tą królową. I przy okazji jest w kółko wałkowane to, że ona jest szmacianą lalką, wypchaną liśćmi i naprawdę autorka będzie Wam tutaj w zasadzie do samego końca książki co drugie zdanie przypominać, że te wyschnięte liście rozpierają jej pierś i zaszeleściły jej w piersi i podeszły jej do gardła i dosłownie cały czas te szeleszczące liście w jej wnętrzu albo to, że jej się nitki popruły z wrażenia czy coś tam. Naprawdę to jest wałkowane cały czas, żebyście przypadkiem nie zapomnieli, że nasza Sally, główna bohaterka, w ogóle tutaj z pierwszej osoby jest ta książka pisana z perspektywy Sally, żebyście nie zapomnieli przypadkiem, że ona jest szmacianą lalą, wypchaną liśćmi, to no, będzie Wam to przypominane dosłownie co chwilę, ale na początku książki no, jest to napisane naprawdę średnio i bardzo się zawiodłam początkiem, ale później w momencie, kiedy akcja zaczyna się rozkręcać, pojawia się tutaj złol, pojawia się tutaj zagrożenie dla naszego miasteczka, to zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Ponieważ Sally, żeby pokonać złola, postaram się tutaj za bardzo nie spoilerować, żeby pokonać złola i uratować świat, takich wielkich słów użyję, zaczyna podróżować po tych wszystkich świątecznych miasteczkach. Wszystkie te świąteczne miasteczka są tutaj opisane w tej książce, więc jeśli byliście ciekawi po obejrzeniu miasteczka Halloween, jak te inne miasteczka mogłyby wyglądać, to tutaj są one całkiem szczegółowo opisane, chociaż nie da się ukryć, że niektóre są traktowane bardzo po macoszemu, gdzie niektórym, na przykład miasteczko walentynkowe,
całe długie rozdziały są poświęcone temu, jak to miasteczko wygląda, co tam się dzieje, co tam się robi, kto tam mieszka, kto tam rządzi. Tak, inne miasteczka są takie, że dosłownie na jednej stronie są opisane, że tam na chwilę wpadamy i wypadamy. Na przykład miasteczko Dziękczynne, Dziękczynności. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, no ale to dosłownie jest miasteczko opisane na jednej stronie, bo widać, że autorka za bardzo nie miała pomysłu, co w tym miasteczku mogłoby się znajdować. I ono jest to tak bardzo średnio potraktowane, ale na przykład właśnie miasteczko Walentynkowe albo miasteczko Świętego Patryka są bardzo ciekawie opisane, więc myślę, że jeśli tego byście oczekiwali po sequelu miasteczka Halloween, to z pewnością tutaj dostaniecie. I później trafiamy do zasadzie najważniejszego miasteczka, nowego miasteczka w tej książce, czyli miasteczka Snów, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło i od którego całe to zło, które dzieje się w tej książce, wyszło, dosłownie. Ten środek książki, ten drugi akt, powiedziałabym, książki, który dzieje się w tym miasteczku snów, jest super. Ono mi się super podobało, naprawdę, ponieważ cały ten klimat, który tam panuje, cała ta taka energia tego miasteczka jest naprawdę fajna, kiedy macie ochotę autentycznie zawinąć się w kocyk, wypić ciepłą herbatkę i czytać te rozdziały, ponieważ one naprawdę emanują taką senną, wieczorną, ciepluchną, przytulną energią i to jest fajne. Naprawdę to miasteczko snów to jest zdecydowanie moim zdaniem najlepszy element tej książki. Ale gdzieś tak mniej więcej w połowie książki dzieje się najbardziej absurdalny zwrot akcji, jakiego ja bym się mogła spodziewać po retellingach, sequelach książkowych produkcji Disneya ever. Naprawdę, w sensie totalnie się nie spodziewałam czegoś takiego po tej książce. Wybuchłam śmiechem i przez kolejne dwa rozdziały myślałam, że nie, ja sobie robią. Tutaj jeszcze coś się wydarzy, okaże się, że to jednak wcale nie jest tak, jak jest nam przedstawiane, że to nie jest możliwe, żeby to był autentyczny zwrot akcji, który będzie miał miejsce w tej książce. Okazuje się, że serio. W sensie, gdzie od połowy tej książki ja cały czas miałam takie... To się dzieje, ale nie powiem wam co, bo nie chcę spoilerować, ale naprawdę ta książka skręciła w kierunku, po którego totalnie bym się po tej książce nie spodziewała, naprawdę, ale no dzieją się rzeczy i zakończenie tej książki trochę mnie zawiodło, znaczy w sumie jest okej, ale wydaje mi się takie zbyt pozytywne i to wszystko jest takie słodko pierdzące na koniec, kiedy naprawdę bym się spodziewała, że jednak pewne czyny będą mieć swoje konsekwencje, że pewne rzeczy no będą mieć swoje przykre no tutaj jakieś konsekwencje, a tak naprawdę to nie. I na początku wszyscy żyli długo i szczęśliwie i to mnie troszkę w niej zawiodło, bo jednak po tej książce mrocznej, halloweenowej, gdzie dzieją się straszne rzeczy i cały świat może ulec zagładzie, to naprawdę bym się spodziewała, że chociaż kilka wątków skończy się tak słodko-gorzko chociaż. No ale niestety tutaj absolutnie każdy wątek jest skończony tak uroczo i tak miło i tak fajnie i w ogóle wszyscy, wiecie, chwycili się za ręce i poszli w stronę zachodzącego słońca. I tak, no spodziewałabym się po niej czegoś chociaż troszkę wymagającego, nawet nie wiem jak to nazwać, ale trochę się zawiodłam, że ta historia jest taka prosta, taka, wiecie, wydarzyło się, potem było źle, a potem znowu było super i w sumie to tyle. Ale nie jest to książka najgorsza, nie jest to książka tak zła, jakbym się tego spodziewała po tych pierwszych rozdziałach, więc myślę, że ona na pewno znajdzie swoich fanów. Myślę, że z pewnością znajdzie całe grono fanów, którzy ją pokochają za to, jaka ona jest od początku do końca. Ja mam zastrzeżenia, ale ogólnie uważam, że jest to książka całkiem okej w sumie.
dobrze się przy niej bawiłam i miałam ochotę do niej wracać. I jak ją odłożyłam wieczorem, to potem cały kolejny dzień myślałam, o co tam się może dalej wydarzyć. Boże, jak mam ochotę wrócić do tej książki i czytać ją dalej. Więc to chyba dobrze o niej świadczy, że naprawdę miałam ochotę ją czytać. I nawet kiedy działy się tam naprawdę absurdalne rzeczy, naprawdę pewna postać, która się tu pojawia, nie chcę za bardzo spoilerować, ale pewna postać, osoba, człowiek, który się tu pojawia i którego Sally poznaje poniekąd, to jest, uwierzcie mi, w życiu byście nie wpadli na to, kogo Sally spotyka w tej książce. Serio. Ja aż musiałam sprawdzić daty, w jakim roku ta książka powstała, bo coś mi tutaj nie klikało. I serio, naprawdę zaskakuje. Ma kilka takich zwrotów akcji, że zbierałam szczękę z podłogi i tak trochę się śmiałam, trochę miałam takie, nie no poważnie, ale jest, nie wiem, spoko książka, taka okej. I jeśli chodzi o to, dla kogo ona może być fajna, bo tak jak mówię, gdybym miała 10-12 lat, kochałabym tą książkę. I wiecie, jaką książkę najbardziej mi przypomniała ta historia, którą kochałam jako dziecko? To Szatan Archistory Geni Alkoholimpijskie Eliksir albo Wunschpunsch. To jest książka, którą kochałam jako 11-12-latka i do dzisiaj pamiętam pełny tytuł tej książki. Nigdy go nie zapomnę. Tak, Szatan Archistory Geni Alkoholimpijski, to jest jedno słowo. Wspaniałe. To jest też taka ciekawa książka, nie chcę już teraz tutaj o niej za dużo mówić, która dzieje się w Sylwestra, gdzie tutaj dwójka zwierząt musi uratować świat przed dwójką złych ludzi, nie? I tak jakoś klimatycznie bardzo mi tak do siebie pasują, chociaż tej nie czytałam od dobrych 14 lat, ale tak chciało mi się do niej wrócić i chyba to będzie kolejna książka, którą przeczytam po tej, bo tak jakoś, nie wiem, przypomniała mi się ta książka dzięki tej książce, ale no tak jak mówię, ta Dniewa Królowa jest spoko, ja ją chyba nawet polecam, jeśli to, co już o niej powiedziałam, wam przypada do gustu. Bo no to zwiedzanie innych miasteczek jest takim naprawdę ciekawym, takim mrugnięciem okiem do tych widzów oryginalnego miasteczka Halloween, którzy tak, wiecie, mieli nadzieję, że coś tam więcej będzie pokazane. Znaczy, to w dalszym ciągu jest tutaj takie, wiecie, krótkie, że tylko na jedną stronę, na dwie strony tam wpadamy do tych miasteczek, ale żeby nie było, że się nie pojawiły te miasteczka, to są wszystkie, nie? A to, jak ta książka się kończy, to, co się dzieje w epilogu tej książki, to jest takie, taka mocna sugestia, że może być kontynuacja. Nie sądzę, że powstała kontynuacja tej książki, ale książka sugeruje, że mogłaby być kontynuowana. I to jest trochę dziwne moim zdaniem, ale okej. Ale tak, kończąc już, bo ja trochę nie mam doświadczenia w opowiadaniu o książkach i nie wiem, czy ten mój chaotyczny wywód był dla was jakimkolwiek wyznacznikiem tego, jaka ta książka może być i czego możecie się po niej spodziewać, nie mam pojęcia. Ale jest z pewnością nierówna. Myślę, że zagorzali fani miasteczka Halloween znajdą w niej coś dla siebie. I niestety muszę się troszeczkę doczepić, bo ja nie wiem, czy ja ostatnio mam do tego strasznego pecha, czy po prostu w ostatnich czasach wszystkie książki są tak niechlujnie wydawane, ale to, ile tutaj jest literówek, to już jest trochę naprawdę niefajne, moim zdaniem. Bo ja rozumiem, jak się trafi jedna, dwie literówki w książce, zdarza się, rozumiem. Każda tam osoba odpowiedzialna za korektę książki może tam przeoczyć jakąś jedną literówkę. Okej, spoko, rozumiem. Ale tutaj jednak tych literówek jest naprawdę dużo. Jak na to, że to jest króciutka książka. Ta książka ma zaledwie 260 stron i ma naprawdę duży font, dużą czcionkę. Ja wiem. Nie czcionka, font. Nie ma obrazków.
To było pierwsze zastrzeżenie mojej mamy do tej książki. Nie ma obrazku. To jak na to, jak to jest krótka historia, to tutaj jest naprawdę bardzo dużo literówek, które niejednokrotnie bardzo przeszkadzają w czytaniu, że tak kilka razy musiałam czytać jedno zdanie i się zastanawiać, czego ja w nim nie rozumiem, nie? Bo zdarza się, że na przykład jest napisane, że powiedziała w momencie, kiedy jest to o osobie o płci męskiej. No, tego typu błędy, albo zdarza się, że imię Jack jest tutaj napisane bez C w środku, że dosłownie jest jak. I tutaj ja naprawdę długo musiałam patrzeć na to i się zastanawiać, czy tam chodzi o Jacka, czy o coś innego. I no, naprawdę zdarzają się takie literówki, że rozumiem, z czego wynika to, że ktoś przeoczył to, że ta literówka tam jest, ale no, autentycznie przeszkadzają w czytaniu. Więc wkurza mnie to, bo ostatnio naprawdę po jaką książkę nie sięgam, to znajduję całą masę literówek. I nie wiem, czy ja jestem taka czepialska, czy naprawdę to jest ostatnio poważny problem, ale tutaj tych literówek jest naprawdę dużo i no, to jest coś, co mnie strasznie zdenerwowało, ale poza tym jest ona całkiem spoko napisana. Znaczy już pomijając to, ile razy tutaj musi być przypomniane, że Sally jest szmacianą lalą wypchaną liśćmi, to myślę, że jest całkiem okej, napisana, czyta się to całkiem przyjemnie, naprawdę tak się płynie przez tą historię i ten środek, sam środek tej książki, który dzieje się w tym miasteczku snów, uwielbiam. Żałuję, że ta historia nie poszła bardziej w tym kierunku takiej sennej, trochę takiej melancholijnej energii. I później jednak końcówka to jest takie lecimy na złamanie karku i walczymy ze złolem. No, ale myślę, że polecam. Na pewno bardziej młodszym czytelnikom, ale myślę, że co po niektórzy starsi też mogą się w tej historii zakochać, więc no. Bardzo mam ochotę powiedzieć o kilku rzeczach, które się tu pojawiają, ale nie chcę spoilerować. Tak więc może umówmy się tak, że jeśli już czytaliście tą książkę i macie pewne swoje przemyślenia, to piszcie je w komentarzach, tylko oczywiście w miarę starajcie się tam zaznaczyć jakimiś tam enterami, obniżyć tą swoją wypowiedź, żeby się tam schowała, jeśli chcecie napisać coś spoilerowego, bo ja bardzo mam ochotę podyskutować przede wszystkim o tym zwrocie akcji, który się dzieje w połowie książki, czy wam się to podoba, czy nie. Bo ja naprawdę mam mieszane uczucia i w momencie, kiedy już później cała ta historia bazuje na tym, że to się wydarzyło i to ma miejsce w tej książce, to już się trochę pogodziłam z tym faktem, ale ja dalej trochę nie wiem, czy mi to pasuje do oryginalnego miasteczka Halloween i czy chcę traktować tę książkę jako kanon, bo nie pasuje mi kanonicznie to, co się w niej dzieje. Naprawdę. I tak od połowy trochę mam takie, że okej, ta książka sobie, a moje miasteczko Halloween sobie i nie chcę tego łączyć, bo o ile dopowiedzenie tutaj paru wątków do tych miasteczek jest fajne, tak dopowiedzenie pewnych rzeczy do historii Sally strasznie mi zgrzyta i nie podoba mi się to. Ogólnie cała książka jest okej, ale ciężko mi było od pewnego momentu przypominać sobie, że to jest ta Sally z miasteczka Halloween, nie? Więc... Ale tak, myślę, że powiedziałam już wszystko, co chciałam powiedzieć, tak więc jeśli czytaliście, piszcie komentarze, albo jeśli nie czytaliście i nie chcecie czytać, a chcecie bardzo wiedzieć, co mi tutaj tak bardzo zgrzyta, to męczcie mnie w komentarzach, a może w komentarzach wam odpiszę. Bo przede wszystkim te dwie rzeczy, a w sumie te trzy osoby, które spotyka Sally w tej książce, Jezu, jak one mi tutaj zgrzytają i są takie, że naprawdę nie wierzę, że to się wydarzyło. No ale dobra. Kończę. To wszystko na dziś. A tak jeszcze wspominając pokrótce o tym szatanarchistorygini alkoholimpijskim eliksirze, to w ogóle to jest książka tego samego autora, który napisał niekończącą się historię. Albo opowieść. Bo to jest różnie tłumaczone. W książce akurat to jest niekończąca się historia. Niekończąca się historia to jest książka, na podstawie której powstał ten film.
ten kultowy film, którego już niektórzy młodsi mogą nie kojarzyć, ale on był kultowy w niektórych kręgach i jeśli nie wiedzieliście, to tak, ten film powstał na podstawie książki tego samego autora, który napisał to. Więc może was to zachęci, żeby również sięgnąć po tą książkę. Chociaż szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy ją się na tym etapie da kupić. Bo no, tak jak mówię, ja ją mam od lat jakichś 15. Więc stary jest to element mojej biblioteczki, ale koniecznie muszę wrócić do tej książki, bo jest... Bardzo miło ją wspominam i mam nadzieję, że jak do niej wrócę, to się nie zawiodę. I ma obrazki. Ona faktycznie jest dla dzieciaczków, bo ona jest 7+. Ma wiek na okładce napisany, a to w teorii jest młodzieżówka. Dalej nie sądzę. Bo choćby to, że tutaj Sally z Jackiem biorą ślub na początku, i ta cała ich relacja jest opisana w taki bardzo cukierkowy sposób, na zasadzie pojechali na podróż poślubną, żeby dawać sobie buziaczki. No, więc tak, kończę. Mam nadzieję, że ta moja chaotyczna wypowiedź wam się podobała. Jeśli macie ochotę na więcej mojego gadania o książkach, byłabym zaskoczona, ale może jeszcze wrócę do was faktycznie, żeby opowiedzieć wam o może mniej halloweenowej, a bardziej jesiennej książce, czyli właśnie Marzenia się spełniają, czyli Retelling Kopciuszka. Dajcie znać, piszcie w komentarzach, a może faktycznie, nie wiem, z tego kanału zrobi się bardziej kanał książkowy, bo o ile moje wypowiedzi o książkach są chaotyczne, tak zupełnie szczerze o książkach bardziej chce mi się mówić niż o filmach i jakoś tak bardziej swobodnie się czuję w opowiadaniu o książkach niż o filmach, więc... Nie wiem, może w tym się odnajdę. Dawajcie znać, piszcie komentarze. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Oczywiście jeszcze zachęcam do zerknięcia w opis, gdzie macie linki do innych moich social mediów. Dziękuję oczywiście moim przekochanym patronom za wspieranie tego kanału. No i do następnego filmu i wesołego Halloween! Zdecydowanie wesołego Halloween! Do następnego. Pa, pa!